Cześć wszystkim, znowu Punia 7. To jest znowu Arcanum. Przypowieść o maszynach i magii. Dobra. Zajrzyjmy do dziennika. Co na Oristezę powiedział? Devonshire numer 44 w mieście Tarant. Dobra. Trzeba patrzeć na znaki. Kingston. O, Devonshire. To gdzieś tutaj. Na przykład tutaj. Devonshire 37. Musimy zajść troszkę dalej. Dalej Devonshire? Chyba za daleko zeszliśmy. Właśnie śmietnik. A, są buty. Jak fajnie. Patrzcie, te buty mają odporność 3 w porównaniu do tych 1. Znaczny upgrade. Zawsze przydaje się zaglądać do śmietników. Devonshire 44. Właśnie. Gdzieś tutaj. O, tutaj. Znaleźliśmy. Halo? Chwila. Indikator do reakcji minus 2. Dlaczego on mnie tak nie lubi? Przez to zbroję. Ta, jest podejrzliwy przez tą zbroję. wiecie co? Że zanim z nim pogadamy, to kupimy jakieś ciuszki. What is it that you want of me? Nie ciebie, Virgil. Właśnie. Podomka. Kosztuje 120 monet, ale za to daje plus 20 do reakcji. Inne rzeczy nie dają żadnych plusów do reakcji. Są tylko takie bajery. No podomka się przydaje. Więc sobie nałożymy. I voilà. Jesteśmy dżentelmenami. No i znowu muzyka z jakiegoś powodu ucichła. Może jak wczytam grę, to zadziała? No może nie. O, patrzcie, od razu uprzejmość. Greetings, friend. My się chyba jeszcze nie znamy. Jak się nazywasz? Who might you be to ask a dwarf his name? Bloody ignorant outlander, I'd say. As if a dwarf would give his name. Wybacz, nie przyszło mi do głowy, że takie faux pas. Excuse me. You don't need to take such treatment from this dwarf. Bloody annoying little runt, if you ask me. Okay. I mean, look at him. Putting on airs like he's some sort of native dwarf. I'd be surprised if he's ever even been out of the city in his entire life. You can always smell a city dwarf a mile away. He's probably got a manicure. His beard looks a bit scraggly too. Probably out past his bedtime. Starczy, Virgil. W czym problem? I was saying that it was bloody rude of you to be asking me, a dwarf, for his name. It's not something to be thrown out and away like the day's rubbish. mógłbym słuchać jego akcentu cały dzień. I suppose you're none to blame, stranger. Perhaps I am a little quick-tempered myself. Please forgive my harsh words. You may call me Magnus. Przyjemność po mojej stronie, mój panie. Co mówiłeś o krasnoludzkich imionach? Well, dwarves are an ancient race, and our traditions run deep. A dwarf's true name, his family name, is a sacred thing. A thing of mystery and power. Magnus is my common name. If I knew you well, I'd also tell you my family name. But Magnus will do for now. Okej. Okay. Czemu tak strzeżesz swego imienia rodowego? Dwarven names are symbolic. A reflection of our history, who we are. A dwarf who gives just anyone his name has no respect for that history. Rozumiem. Dziękuję ci za te lekcje, Magnusie. It's nice to meet an outlander who tries to understand our ways. Well met, my friend. Now, how can I help you? Czy mogę ci zadać parę pytań? What is it that you need to know? Czy wiesz, co to za firma? Yes, I do. And I curse the day I ran across the devils who own it. Ungodly bunch they are. I can only guess what goes on behind those doors. That building is the headquarters for the infamous P. Skyler and Sons. Co możesz mi zdradzić o firmie P. Skyler i Synowie? What can I divulge, you ask? Where would you like me to begin?
B. Schuyler & Sons is the oldest business in Tarrant, a trader in jewelry and the occasional rare or sought-after trinket or bauble. Their business reputation is untarnished, second to none. Nie mam jednak szyję, jest w nich coś dziwnego. Strange. Strange doesn't begin to describe what they are. Do you know that no one has seen the supposed owner, Polonius Schuyler, or his sons in more than 15 years? And even then, the gentleman who saw them, a trader in gems from Ireland, died a week later from what they could only describe as consumption. To nie brzmi najlepiej. Co jeszcze o nich mówiono? Have you heard about the Eyeless Five? 8 years ago, there were 5 ruby pendants sold at auction through P. Schuyler & Sons. All the ladies who wore them were murdered, their eyes plucked from their heads. Czego P. Schuyler i synowie chcieliby zabijać własnych klientów? Why do madmen do anything? They're bloody madmen, that's why! If you're not going to use the sense you were born with, then I'll not continue. Suffice it to say that P. Schuyler & Sons is an extremely unusual company. And I'm not the only one to think so. Okej, rozumiem. Co ty w takim razie robisz? I might ask you the same, my friend. You seem awfully curious about P. Schuyler & Sons. What brings you here? Badam pierścień. Wygląda na to, że oni byli jego sprzedawcami. Interesting. I too am investigating one of their products. I saw it for sale in a pawn shop down the merchant's quarter, and it had their imprint. Would you like to see it? Tak, bardzo. Krasnolud pokazuje ci raczej niespecjalną bransoletę wykonaną z brązu, z ledwo widocznymi zadrapaniami na zewnętrznej powierzchni. Na wewnętrznej części widać znak firmowy P. Schuyler i synowie. Co to za grawerunek? Nic z tego nie rozumiem. Don't you see? There, a cross. And there, a sunburst. All of these are old dwarven characters, symbols in a lost language. These are landmarks in my people's history, milestones for the dwarven age. Jak myślisz, co jest takiego wzniosłego w tej bransolecie? Do you see these dwarven gauntlets I wear? They were given to me by my grandfather, who in turn received them from his. Do you see the symbol carved on them? It's the same as the symbol carved on the bracelet. These gauntlets are the only link I possess to my ancestors, my clan. Lost to my family since before any of us can remember. Który to był klan? Czemu twój ród został od niego oddzielony? Never ask a dwarf the name of his clan! I'd sooner cut my beard than tell you the sacred name of my people. Such an action might be considered blasphemy. And as for my family, that's none of your concern. We were lost to them, and I've spent the last 200 years looking for where they might have gone. Bardzo mi przykro. Rozmawiałeś z tymi Schuylerami? That, my friend, is the point of this whole story. I've tried on multiple occasions to speak with the Schuylers concerning this bracelet and where they got it. But I've been stonewalled by their employees from the very beginning. They're hiding something. I know it! Co oni mogliby ukrywać? The sources behind their inventory. The reasons for their reclusiveness, who knows? But I do know that I'm gonna find out where they got this bracelet, regardless of what is necessary to do so. Rozumiem. Może będziemy współpracować. Perhaps. I do see some potential in you, my friend, and you seem trustworthy. Done. Let us proceed and throw some light on this mystery. Miło. Widać się na pokładzie, Magnusie. Okej, dobra. Zanim tam wyjdziemy. Zobaczmy, co on ma przy sobie. Ma małą skórzaną zbroję. Ma tajemnicze krasnoludkie rękawice. Ale nie ma broni. Dlatego właśnie trzymałem to. Trzymaj. Ci się przyda. No i cóż. To zbroja się nie przyda. Też trzymałem to dla niego, ale najwidoczniej się nie przyda. Więc potrzymaj sobie. Co jeszcze możemy z nim zrobić? Właśnie. Zobaczmy jego kartę postaci. Trochę zdrowia. Rozwija się w walce wręcz.
To są podstawowe bonusy do zdolności krasnoluda. No i... O, właśnie. Rozwija się w kowalstwie. Więc może nam zrobić parę rzeczy. Weźmiemy od Virgila te rzeczy. I spróbujemy. How can I help you? Ta, kowalstwo. Pułapka z kolcami, wow. Nie wiedziałem, że potrafię takie rzeczy robić. Zwalniacz pułapek. Nie będziemy się tym przyjmować za bardzo. Okej, okay. To nas bardziej by interesowało. Czysta ruda. Jak to brakuje mi składników? Czy ja muszę jemu to dać? Zobaczmy. How can I help you? O. Okej, okay, dobra, już nie mamy stali. Za to mógłby jeszcze zrobić wyważony miecz, który jest bardzo przydatną bronią, ale brakuje nam rękojeści dobrej jakości, więc... wiecie co? Zanim tam wejdziemy, może zaopatrzymy się w taką jakąś rękojeść. Tylko pytanie, gdzie tu możemy znaleźć jakiegoś kowala? Chyba tam coś jest. To jest gospoda. A tu jest sklep z bronią. Spróbujemy w tym sklepie z bronią, ale rano. O, i tam jest jeszcze sklep z pancerzami. Jest broń palna tylko. Więc nie to, co nas interesuje. O, ma. Rękojeść dobrej jakości. A też całą masę innego krapu. Nie chcę skopiować naboi niestety. Wow. Ma dużo zbroi i innych rzeczy. Ale nie chce mi się wydawać na to kasy. Takie rzeczy zazwyczaj znajduje się przy trupach. How can I help you? No i teraz, Magnusie, zrób mi ten ładny miecz. Przy okazji, to jest też ta czysta ruda, której chce kowal w Zamglonych Wzgórzach. Więc moglibyśmy się kiedyś przejść i mu to dać. Okej, okay, on już wziął ten miecz. Ma dużą szybkość, przyzwoite obrażenia. No i cóż, niech sobie trzyma. Sobie zrobił. Niech trzyma. Okej, dobra. Gdzie byli Skylerowie tutaj? Czas z nimi porozmawiać. Człowiek, mieszkaniec miasta. Witam, chcę porozmawiać z kimś o tym pierścieniu. W czym dokładnie mogę ci pomóc? Czy ten pierścień został zakupiony w firmie P. Skyler i synowie? Nie zupełnie, ten pierścień został dany przez kogoś. Przykro mi, ale nie gwarantujemy jakości naszych produktów, jeżeli nie zostały kupione bezpośrednio od nas. Jeśli to wszystko, to naprawdę muszę już wracać do pracy. Nie, pan nie rozumie. Może dłużej mi się to wyjaśnić, rozmawiając z panem Skylerem. Obawiam się, że to niemożliwe. Skylerowie są bardzo zajętymi osobami i wiem, że nie można im zawracać głowy czymś tak trywialnym jak twoje potrzeby związane z produktem, który nie został nawet u nas kupiony. No czekaj, muszę się tylko dojść kto... Dobra... gość nas zbija, więc spróbujemy inaczej z nim zagadać. Słuchaj, naprawdę chcę porozmawiać z kimś o tym pierścieniu. Chyba jakbyśmy mieli jeszcze jeden punkt perswazji, to powinno zadziałać na niego, ale nie mamy. Potrzebowalibyśmy więcej charyzmy na to. No cóż. Wiecie co? Wydam ten punkt, który mam. Mianowicie albo kupić mniejsze leczenie, co jest niezłą opcją, ale chyba kupię zejścia z magii ognia. Mianowicie zwinność ognia. Chcę z magii ognia doprowadzić do ognistej kuli. Jest całkiem fajny czar. No i cóż,
Dobra. Idziemy to zwinność ognia. Niezbyt często pewnie będę używał. Dobra. Chyba nie ma innego wyjścia jak tylko... o, naprawdę, na jakiej podstawie radzisz mnie cię wpuścić? O, dobra, teraz się zaczyna rozmowa. Reprezentuję władzę, Tarant. Przeprowadzamy śledztwo. Władzę? Dlaczego? Rozumiem, w takim razie poproszę o pański list uwierzytelniający. Wygląda na to, że mam go gdzieś indziej. Rozmawiałem, posterunkowy. Posłuchaj, przyjacielu, jeżeli natychmiast sobie pójdziesz, to nie wezmę prawdziwych władz, aby cię stąd wyrzucił. Może jednak inaczej da się to jednak zagadać. W twoim położeniu nie może ode mnie niczego żądać. Otwieraj te drzwi. Ach, słuchaj, ja nie mam nic wspólnego z tym, co się dzieje tam na dole. Ja tylko tu pracuję. Wiesz, pilnuję drzwi frontowych. Co dokładnie dzieje się tam na dole, panie Kingsford? Nie mogę o tym mówić. Oni mi zabronili. Jeżeli coś ci powiem, to proszę, nie każ mi już nic więcej o tym mówić. Proszę, po prostu weź to i puść mnie. Dobra, James, możesz iść. Ja się tym zajmę. Okej, dobra. Więc jednak perswazja się przydała. Gdybyśmy nie mieli perswazji, musielibyśmy go albo okraść, albo zabić. A gdybyśmy drążyli temat dalej, to i tak chyba coś by go zabiło. Dobra, zobaczmy. To dał nam klucz tutaj. O, tu jest jakaś księga. Nic tu nie ma. Jedyne co możemy zrobić, to wejść do tej zapadni. I... brzydkie miejsce. Krasnoludzki cmentarz. Okej, dobrze, że mamy tego krasnoluda. Rozpoznał, że to jest cmentarz. Okej, dobra, trzymam moją katanę. Krytyczne pudło. Broń uszkodzona. Magnus, dopiero wykułeś tą broń. Proszę. Dbaj o nią. Okej. Pies rozwala wszystko, co... Wow, to są pułapki, trzeba uważać. Trzeba uważać, znaczy... zapisywać po każdym... przy każdej skrzynce. Okej, ksiąg. Wezmę sobie. Magiczna skrzynia. Tylko parę potek. Tu nic. I tu szmata. Pewnie dorobione, nie, jakieś mołotowych czy coś takiego. Dobra, zobaczmy co jeszcze mamy. Tutaj mamy złoto. Okej. Tam nic nie ma. Tu nic nie ma. Też nic nie ma. Wszystko przeszukałem. No to schodzimy niżej. Na pewno niżej nie będzie milej. Nie będzie więcej pułapek. Co dalej te słabe zombiaki? Chyba nie będę się z nimi bawił. Nie mają nic przy sobie. I can't believe what's been done here. It's a travesty. W rzeczy samej. Okej, pułapka. Ale Virgil sobie radzi z pułapkami. To na pewno będzie więcej pułapek. Okej, ale bez problemów. Zbroja uszkodzona. Wow, Magnus. Uważaj na siebie. Moneta mnura. Okej, to się przyda. Kiedyś. Szkoda, że nie mam leczenia. Przydałoby się teraz Magnusowi. Nie mogę tutaj odpoczywać. Nie mogę tutaj odpoczywać. To niedobrze, że nie mogę tutaj odpoczywać.
Że na wyższym poziomie będę mógł odpoczywać. Przydałoby się leczenie Magnusowi. Nie, to też nie mogę odpoczywać. To ja mogę odpocząć. Ale to nic nie pomogło. Może to łóżko coś pomoże? Ta, nie pomoże. Okej. Muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Okej. Vigil ma już trochę leczenia. Więc gdyby znalazł jakieś bandaże, to on powinien leczyć towarzyszy. Ale nie mam żadnych bandaży. Trzeba zapamiętać, żeby się w to zaopatrzyć w jakiejś aptece. Czasem Magnus musi uważać na siebie. Uła. Okej, dobra. Spowolnimy to trochę. Oh, friend! I've been wounded terribly! Quickly! I need healing! Może Vigil w końcu go uleczy. Okej, okej, uleczył go Vigil, więc na razie nie musimy się o niego martwić. Okej, to co właśnie widzieliście, to jest... How can I help you? Wada bycia technologiem, ponieważ im więcej technologii, tym większa odporność na magię, przez co nawet przyjacielskie czary lecznicze przestają działać, więc Vigil będzie miał problemy z leczeniem Magnusa czarami. Okej, okay, mamy sporo potek leczniczych. Może któraś z nich zadziała? Dosyć słabo działa. Ale cóż. Na razie musi wystarczyć. Ta... Wow. Nieumarłe krasnoludy. To nie... They're using dwarf and zombies to do this grisly work. These truly are my lost people, and their resting place has been desecrated. Czy jesteś pewien, te krasnoludy wyglądają dziwnie? Yes, I agree. And I wish you'd stop going on about it, Magnus. I mean, these dwarves, even for the undead, they look a bit odd, misshapen or something. And the stonework in this tomb is atrocious. I'm not one to profane the dead, but I'd never claim these oddities as my lost people. Spokój się, Virgil. Takie komentarze nam nie pomogą. What? Who are you to make judgments about dwarven stonework? You're not even a dwarf, and you're bloody stupid as well. Primitive dwarves. Nie mów się, Magnusie. Naprawimy wyrządzone krzywdy. Good. Then I can count on you to fight by my side. Wow. Coś tu jest. I chyba aktywowaliśmy jakąś pułapkę. Moneta mnura, to się przyda. Zidentyfikowane rękawiczki. To się również przyda. Kiedy już się dowiemy, co one robią. Dobra, dobra. No to... O, to jest jeszcze beczka. A, kolejna pułapka. Na szczęście Vigil czuwa. Na nieszczęście nie możemy tutaj odpoczywać. Okej, to idziemy. Chyba... No, znaleźliśmy to, kogo szukaliśmy. Co? Kim ty jesteś, by wkraczać do naszej firmy? Przedstaw się natychmiast. Po tym, co tutaj można zobaczyć, to powiem, że to ty powinieneś się przedstawić. To ja tu żądam odpowiedzi. To widać, nie masz żadnego bladego pojęcia, w co wdepnąłeś. A twoja sytuacja się tylko pogarsza. Nie spytam ponownie, czemu tu jesteś? Dobra, dobra. Straszliwie potrzebuję informacji. Informacji? Wtargnąłeś do naszego domu i tylko dlatego, że potrzebowałeś odrobiny informacji? To niedorzeczne.
Mogę cię zapewnić, że to sprawa największej wagi. Ja będę osądzać, co jest ważne w moim własnym domu. Co mógłbyś chcieć wiedzieć, co mogłoby usprawiedliwić to pogwałcenie? Muszę poznać tożsamość jednego z waszych klientów. Niemożliwe. Jeśli byłbyś tu w uczciwych zamiarach, firma Piscaler i synowie nigdy nie zdradza zaufania naszych klientów. Samo myślenie o tym... co by tu powiedzieć? Jakby to, co tu robicie, miało coś wspólnego z uczciwością. Włamujesz się do mojego domu, a potem masz czelność mnie obrażać. Czy masz pojęcie, jakie moce jestem w stanie przywołać przeciwko tobie? Mroczne rzeki zniekształconych obrazów i snów, fragmentów koszmarów, postrzegające krzyki przeklętych potępionych? Rozumiem, może powinieneś mi powiedzieć, kim jesteś. Proszę, spójrz na ten pierścień. A, tak, rozumiem, sygnet. A, te inicjały, GB. To bardziej niż pewne, że nie należało do osoby, która zakupiła od nas ten pierścień. Przestań mówić oczywistości dalej. Nazwisko właściciela. Nie jesteś w położeniu, aby czegokolwiek wymagać, głupcze. Uspokój się, albo ja uspokoję ciebie. To jest bezcelowe. Tacy jak ty nie będą mnie rozkazywać. Nie wystawiaj mnie na próbę, nieznajomy. Wszystko ma swoje granice i pewne dawki bezczelności po prostu nie będę tolerować. I jeśli jeszcze raz będziesz mi grozić lub mnie obrażać, po prostu cię zniszczę. Proszę, potrzebuję tylko tożsamości właściciela tego pierścienia. Cóż, wydaje mi się, przyjacielu, że jesteśmy na swoistym rozdrożu. My, rodzina Skylerów, prowadzimy interes od ponad 400 lat. Przez ten czas nigdy, przenigdy nie zdradziliśmy zaufania naszych klientów. A tu zjawiasz się ty i już tyleś, żeś widział. Ale dokładnie to, co mi się udało zobaczyć. Co tu się dzieje? Przypuszczam, że teraz nie zaszkodzi ci powiedzieć. Jestem Winston, Skyler, to są moi bracia, Edward i Niles. Nazwisko Skylerów jest starym nazwiskiem. Jednym z najstarszych w całym Arkanu. Śledziliśmy ślady naszej krwi w erze legend. A nawet wcześniej i zawsze od samego początku praktykowaliśmy mroczne sztuki. Co dokładnie rozumiesz przez mroczne sztuki? Nekromancję, mój ciekawski przyjacielu. Przywołanie dusz, rozmowy z duchami, ożywianie nieuleczalnych martwych. Skylerowie spędzają swe żywoty w krainach mroku osłoniętej śmiercią i cieniem. Rozumiem te wyjaśnienia. Te krasnoludzkie zombie to wasza sprawka. Tak, to nie takie okrutne jak myślisz. Te ciała nie są już dla nikogo użyteczne. Są pozbawione dusz i całkiem dobre do kopania. A łup, który znaleźliśmy tu w krasnoludzkim grobowcu, muszę przyznać, że okazały się prawdziwie użyteczne. Więc uważasz, że profanacja krasnoludzkich zmarłych jest czymś dobrym? Ten grobowiec należy do dawno zapomnianego klanu. Sam fakt, że znajduje się on tu na nizinach, a nie w górach, świadczy o tym, że najprawdopodobniej byli uznawani za gorszy lud krasnoludzki. Prawdopodobnie byli wręcz wygnańcami, banitami. Wiesz, prawdziwy dom krasnoluda zawsze leży w ręcznie wykutych górskich jaskiniach. Mój przyjaciel Magnus mógłby czuć się urażony twoimi słowami. Przykro mi, ale spójrz na dowody. Jakość architektury jest bardzo niska. Większość biżuterii, którą tu wydobywamy, jest tak kiepsko zrobiona, że musimy ją przetapiać. I patrz, nie ma nawet napisów na ścianach. Te krasnoludy równie dobrze mogły tu być niepiśmienne. Mocny argument. Może dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Tak, wydaje mi się, że mogłyby być możliwe. Jeżeli zgodzisz się nie powiedzieć nikomu o naszych operacjach, dowiem się dla ciebie, kto jest właścicielem tego pierścienia. Zgoda? Dobra, zgoda. How dare you speak of treaties with these creatures? Will you ignore the crimes they have committed against my people? Does the friendship I've offered you mean anything? Ma rację. Trochę się zagalopowałem. Oczywiście, wybacz chwilową słabość, Magnusie. Do ataku! O, pies rusza do boju. Dobra. Chyba nie musimy się za bardzo tutaj już wysilać.
Dobra. Łatwo poszło. Jak na tyle gadania. Zobaczmy, czy mieli coś przy sobie. Tylko szaty. How can I help you? Też nic. O! Klucz do kartoteki Skylerów. Przy okazji przetrząsiemy jeszcze resztę tego miejsca. O, zamknięte, szkoda. Ciężki miecz. Ciężki miecz jest ciężki. Ale się zmieści. Okej, okay, telegram. Zobaczmy, co tu pisze. Dopis Skyler i synowie. Stop. Proszę potraktować ten telegram jako potwierdzenie wpłaty za sygnet, który zakupiłem dla mojego syna Gilberta Batesa. Stop. Gilbert Bates. GB. To, co jest napisane na pierścieniu. Ta. Przelew został dokonany zgodnie z waszym życzeniem. Przyjadę do Tarant w przeciągu 2 tygodni, aby odebrać zamówienie. Stop. Z poważaniem, Benjamin Bates. Stop. Okej. Okay. Wcale nie potrzebowaliśmy ich żywych, żeby dowiedzieć się, co tu się dzieje. Gdybyśmy natomiast ich nie zabili, to co oni by zrobili? Użyliby ciemnych moc nekromancji, żeby porozmawiać ze ich starym, nieżyjącym ojcem. Ale najpierw trzeba by zabić Magnusa, on by nie dopuściłby do czegoś takiego. Okej, dobra. Wynośmy się stąd. Mielibyśmy pozabijać tych nieumarłych, ale co tam. To już nie ma znaczenia. Właśnie, może ta skrzynka, może uda nam się to otworzyć. Jak już Virgil ma tyle ślusarstwa. Nie udało się. O, zablokowane. Więc się raczej nie uda. To już trudno. Czekajcie. Pieseł się zajmie tą skrzynką. Dobra. Co było? O, jakiś niezidentyfikowany pierścień. To się przyda. What is it that you want? I'm ready to get going when you are. How can I help you? It's about. Dobra. Troszkę uszkodziłem katanę, trudno. Dobra, w następnym odcinku wychodzimy z tego podziemia i dowiadujemy się, kim dokładnie jest Gilbert Bates. Nie, nie, to z pewnością nie jest nawiązanie do jakiegoś innego znanego nazwiska. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę, na razie.